Dzień 14 challenge'u. Może w ten sposób, co? Dzień 14 challenge'u, jest godzina 20:32. Ja właśnie jem obiad i dzisiaj ćwiczyłem całe 0 godzin i 0 minut. Byłem przekonany, że takie dni nadejdą, ponieważ to oczywiste, że w ciągu 30 dni zdarzą się takie dni, w które nie będzie mnie cały dzień w domu. Wypadałoby powiedzieć, że muszę zjeść obiad i iść spać, bo jutro znowu muszę wstać o 6. Więc jaki jest mój dzisiejszy plan minimum? W trakcie jedzenia włączam YouTube i szukam jakiegoś nowego konceptu do nauczenia się na gitarze basowej. Jak zjem, przez 15 minut to poćwiczę. Dzisiaj faktycznie to, co robię, można nazwać challenge'em. Okej, więc teraz tak. Może wejdźmy na kanał Adama Nili. Minor pentatonic, może niekoniecznie. Coś z akordami bym chciał. O, właśnie. Practicing major arpeggios. 7 minut, idealnie. Skonsumujemy, zrozumiemy. Lubię jego stare filmy. Obejrzę to i jak zjem, to chwileczkę poćwiczę. Chyba dobrze to gram, ale sprawdzę jeszcze. C, E, G, C, C, G, E, C. Tercja wielka, tercja mała, kwarta. Kwarta, tercja mała, tercja wielka. To będzie D-dur, tak? C-dur. Wycięte do skali C-dur. Od razu staram się zapoznawać z relacjami interwałowymi. Myślę, że to takie dosyć użyteczne będzie. Już wiem, że tu jest tercja wielka na przykład. Tu jest tercja mała. A tu jest kwarta. Tu będzie zawsze tercja wielka i teraz mogę iść pomału tutaj, albo pomału mogę iść jeszcze tutaj. Teraz jak z teorii wiem, jak wygląda akord, zagrajmy sobie jakiś molowy teraz akord. Powiedzmy C-mol. To jest molowy. I teraz skalę molową, na której to jest. Okej, okay, malowy mamy. Zmniejszony. Świetne. Fascynujące jest to, jak super widać te interwały na gryfie. Bardzo pomaga. Ja tak myślę, to robię to intuicyjnie, bo przenoszę trochę myślenie z pianina, ale na pianinie te interwały nie zawsze wyglądają tak samo. A tutaj zawsze wyglądają tak samo. Dla Becky zagrajmy sobie skalę zmniejszoną. Pewnie istnieją lepsze schematy do tego. Ale robię to czysto dla poznania interwałów. Czyli tu jest pół ton, a tu jest cały ton. 15 minut, a ja nauczyłem się dwóch kształtów akordów, kilku interwałów, wiem, gdzie są sekundy małe, gdzie są sekundy wielkie, gdzie są kwarty, gdzie są tercje wielkie, gdzie są tercje małe. No dużo się nauczyłem, dużo da się nauczyć w 15 minut. Pozdrawiam, już mi energia opada, bo już po całym dniu poczułem zjazd. Do zobaczenia, niech zielona herbata będzie z wami. Ale dobra.